Gang kibolskiej Torcidy miał wydać wyrok na sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według CBŚP gang założyli kibole Górnika Zabrze. Sprawę jako pierwsza opisała Gazeta Wyborcza. Sędzia, o którym mowa, jeszcze do niedawna orzekał w 3 procesach przeciwko członkom Torcidy. Od teraz nie będzie orzekał w 2, a tylko w 1, wymierzonym tzw. żołnierzom niższego szczebla należącym do grupy. Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach wniósł żądanie o wyłączenie od rozpoznania 2 spraw z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Takie żądanie zostało uwzględnione. To żądanie jest związane z postępowaniem, jakie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na jego szkodę. W sprawie planowania zamachu na sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa.